Jeżeli tu jesteś, to zapewne chcesz się dowiedzieć, jak zrobić ten efekt wyciszania muzyki, kiedy zaczynam mówić. Ten efekt to po prostu zwykły ducking. A czym jest ducking? Duck to efekt audio powszechnie stosowany w radiu, przez DJ-ów oraz muzyce pop, zwłaszcza w tańcu. W trybie duck, inaczej tłumienia, poziom jednego sygnału audio jest obniżany przez obecność innego sygnału. W radiu można to zwykle osiągnąć przez obniżenie, zanikanie głośności wtórnej ścieżki audio, gdy zaczyna się główna ścieżka, i podniesienie głośności ponownie, gdy główna ścieżka zostanie ukończona. Zapytacie więc, skąd wziąć ten efekt? Wystarczy wejść na stronę www.automyślnikda.com i pobrać swoją wersję, a z moim kodem, i uwaga, tu jest pierwszy product placement na moim kanale, dostaniecie 10% zniżki na swoją licencję. Zostań bądź przewiń do końca odcinka, bo tam do wygrania 3 licencje. Jeżeli już pobrałeś swój program, to znaczy, że jesteś gotowy na konfigurację. Program ma bardzo intuicyjny interfejs. Myślę, że nie ma sensu opowiadać o wszystkich możliwościach programu, bo tak całkiem szczerze, nie ma ich tu prawie wcale. Jest po prostu przejrzysty. Start uruchamia nam autodaka, stop go zatrzymuje. W input channel ustawiamy nasz mikrofon i na przykład naszego Discorda czy Teamspeaka. Jeżeli chcemy, by głos naszych towarzyszy rozgrywki również ciszał grę czy też muzykę. Przy programach takich jak Discord należy pamiętać, by wybierać z pola aplikacji te, w której w nazwie znajduje się nawias kwadratowy oraz napis linia. Linii może być, jak na przykład u mnie, dwie i trzeba sprawdzić, która będzie tą aktywną. Dlaczego tak jest? Jeden wpinamy do input, drugi do channel to duck. W channel to duck ustawiamy programy, które mają być wyciszone w momencie pojawienia się aktywności na którymś z kanałów głosowych. Pole sygnał pokazuje nam moc aplikacji czy też naszego mikrofonu. Threshold w tłumaczeniu próg ustawia, w którym momencie ma być aktywowany duck. Polecam ustawić początkowo jak u mnie, a później pozmieniać tak, jak Wam odpowiada. Volume w przypadku input channel wzmacnia bądź zmniejsza moc naszego mikrofonu, a w przypadku channels to duck minimalne ustala, jak bardzo wyciszona zostanie aplikacja przy aktywacji ducka, a max ustala maksymalną głośność programu. Przejdźmy teraz wyżej. Naszym oczom ukazują się trzy suwaki. Start Fade Duration odpowiada za to, po jakim czasie i jak długo musi być aktywny nasz dźwięk, by przyciszyć daną aplikację do ustawionego poziomu. Max Pause odpowiada za czas, w którym aplikacja będzie wyciszona. End Fade Duration za to, jak płynnie, jak długo dźwięk z aplikacji powróci do początkowego stanu volume. W polu preset dodajemy swoje presety, a jeżeli nie wiecie, jak to ustawić, to poniżej w linku w opisie macie mój preset. Jeżeli na moim kanale pojawi się jakakolwiek recenzja, najczęściej skończy się ona tak, że sprzęt zostanie rozdany właśnie Wam. Tak samo jak 3 klucze licencyjne do Autodaka. To, co musicie po prostu zrobić, to napisać w komentarzu, dlaczego to właśnie Wy macie otrzymać swoją licencję. A przy okazji zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Cześć!